bierzemy kamienia, żeby położyć, kurde, jakieś robaki, żeby położyć go na tym, przed wybiciem. O! Mandat? Mandat ma. Dostałeś mandat? Dostałem mandat. Za co? Za używanie roweru w metrze. Mówiłem, ale na pewno coś z metrem. Nie pokazuję tu danych, będzie dużo cenzurowane. Ile pieniędzy? 500. Nie. Ale ile? Chciał mi dać. Ile? 20 zł. Dobra, idę położyć to na wybiciu, ale jesteś... 20 zł. Ale jesteś air pompka. Wyżej wymieniona osoba jeździła rowerem po peronie, co jest zakazane. Stadion Narodowy? Stadion Narodowy, no. Stadion Narodowy cię zapało. Trochę beka z ciebie. On zawsze pierwszy zjeżdża. Ja bym powiedział, że beka, że 20 zł. No to ja bym na tego nie wypisywał na 20 zł. Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki szybki wstęp, ponieważ w tym samym odcinku, ale jutro ma miejsce zlot. Aktualnie jesteśmy na hopeczce PG, jak pewnie poznajecie w tle. Mamy Bartka, mamy Kubę, mamy dwóch ziomali, którzy przyjechali nam pomóc w renowacji tego spota, ponieważ jak widzicie, jak samemu się o coś nie zadba, no to nikt inny wam w tym nie pomoże. Także bierzemy się za szybki proces renowacji tego przed jutrzejszym zlotem. Ja biorę się za sekcję ze step downem, chłopaki ogarniają hipa na jutro, drugi ziomal jeszcze sprząta śmieci, ponieważ dużo tutaj się podziało przez naszą nieobecność przez praktycznie miesiąc. Także bierzemy się do pracy. Ja tutaj dzisiejszego takiego jakiegoś nie będę nagrywał dłuższego materiału stąd, jak sobie tutaj kopiemy. Po prostu wam pokażę za chwilkę efekty naszej pracy i troszeczkę tutaj przebitek wam damy, bo do pracy jest bardzo dużo. Także bierzemy się do pracy. Ja wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie. Także łapeczka, subik z dzwoneczkiem i oglądajcie koniecznie do końca, ponieważ będzie bardzo ważne info na końcu tego odcinka. Także no musicie je wyłapać. Po prostu bądźcie czujni, a my bierzemy się do pracy. Ja myślałem, że są schody. Kurwa. A tu nie ma schodów. Ile to ma litrów? 14? To git. Ja pierdolę. Ale żeśmy zmontowali ekipę. Proszę, dostawa. Kamienia olej tym śmierdziuchem. Wiesz co ci powiem? Współczuję ci później to nieść. Jaka czysta jest ta woda. Stary, nic uleje, nie podniosę tego. Ten baniak się cały wygina. Mogliśmy poprosić jakiegoś majstra. Z tej kopary by nam taką łychę jedną przywiózł. I by było 200 litrów. Ja coś czuję, że teraz z tym wypierdolisz. Po plecach. Z biodra bardziej, z biodra. Z biodra. Nie. Dłużej będziemy z tym szli, niż jakbyś to na dwa razy wziął. Dobra, pierdolem. Ja nie piłem, naprawdę. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Zapamiętajcie dobrze ten widok. Tutaj jest dużo tego zielonego. Oczywiście samych chwastów, bo to są same pokrzywy, więc tego się pozbywamy, bo to rośnie tam, gdzie nie potrzeba. A później zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak już to ogarnę. Tylko może być z tym problem, ponieważ to w ogóle nie chce się wyrywać. Strasznie mocno pobrastało tutaj. A, o, biło mi się coś. Ała. Kurwa. Tak bardzo w skrócie, na szybko wyrównałem tutaj lądowanie hipa, poszerzyłem je z tej strony metr, z drugiej strony metr, czyli łącznie 2 metry. Tutaj wycięłem trawnik z, nie wiem, wybicia... No z tego spajna jakby. Tego czegoś i wykusiłem prawie całą bandę i jeszcze zgarnąłem piach z całego najazdu, a za niedługo zabiorę się za wybicie, żeby już znowu wybijał tak bardziej pionowo. Bo znowu ktoś popsuł. Tak, rozwali tego cyca, ale nie będziemy robić znowu cyca, bo znowu ktoś rozwali. Tylko po prostu naspiemy na to piachu i tak bardziej, wiesz, pionowo to pociągniemy. Czyli po miesiącu, jak tutaj nie byliśmy, to było źle, nie? Dużo tak się podziało. A wiesz, coś powiem, że tamte dzieci, co zrobiły tamtą bandę chociażby, bo reszta to ciężko nazwać chłopami, to zrobili to z takiego piachu, wiesz, że się sypało, a teraz popadał ten deszcz i to już jakoś się trzyma nawet. Ale pewnie jak będzie susza, to znowu będzie piaskownica. Zrobimy fotkę przed i później wam pokażę, jak to będzie wyglądało po tym, jak to wszystko wykarczuje. Też nie chcę wam wszystkiego dzisiaj widzowie pokazywać, żebyście jutro mieli taki troszeczkę efekt zaskoczenia, co udało nam się tutaj zdziałać. No bo troszeczkę porobimy, a też nie ma co przedłużać tego wstępu tutaj. Do renowacji było naprawdę dużo elementów, które zaniedbane przez wszystkich korzystających były w opłakanym stanie. Dlatego dziś liczyła się każda forma pomocy. Oto kolejny worek, który zebrali właśnie chłopaki tutaj chodząc tylko dookoła mnie, w tym miejscu, w którym kopię. Także u nas foteczka już zrobiona, a ja lecę dalej kopać, ponieważ już niewiele mi zostało, ale tak jak widzicie,
coraz lepiej zaczyna to wszystko wyglądać. Ale nie da się ukryć, że pracy i wysiłku trzeba było w to bardzo dużo włożyć. Dobrze jest? Chłopaki dobrze robią? Dobrze jest, twarda wciura. Gorąco strasznie. Też. A temperatura powyżej 30 stopni nie pomagała nam tego dnia, ale ilość rąk chętnych do pomocy zrobiła swoje i myślę, że wyszło nam to całkiem dobrze. I w sumie z takich ostatnich rzeczy zostało tylko tutaj wyrównać ten najazd, ponieważ zawsze tutaj była trawa i się troszeczkę średnio najeżdżało, bardzo tutaj trzęsło, jak widzicie na tym stepdownie. Tam już jest wyrównane, teraz macie foteczkę, jak to wygląda aktualnie, a jak wyglądało przed. No moim zdaniem jest znacząca różnica, dużo lepiej teraz się to prezentuje i na pewno będzie dużo przyjemniej się teraz lądowało. Także to chyba na tyle. Ty byś się do roboty wziął. Luksus. No do roboty. 64 stopnie. Do roboty, widziałeś ile tam zrobiłem? I tam... No, trzy razy wymachałeś łopatą. Trzy razy? No. Widziałeś ile metrów tam zrobiłem? A to idź teraz, zobacz ile ja teraz zrobiłem. A co, nasypałeś? Nie, kurwa, powykaszałem i nasypałem. Hello, hello, witam pana. Czekałem tutaj troszeczkę. Hello, siemano, siemano. No, tak jak już widzicie, my jesteśmy pod chopeczką, jest drugi dzień. Powoli się zbierają wszyscy tutaj uczestnicy. Jest godzina 11 z minutami. Do 12 tutaj sobie poczekamy, aż się wszyscy zbiorą i ruszymy dalej. Ale to jeszcze będzie jedna konkurencja, zanim sobie ruszymy. Także oglądajcie. Znieś ten rower na dół. Zdjęcie robię tylko. Czemu pani na tej dziedzinie tak krzyczy? Ja robię tylko zdjęcie i idę. Spodnie mają trochę luzu. Dobrze, spędzamy czas aktywnie zamiast grać na komputerze, a tutaj problemy, nie? Bo chcemy nagrać sobie wstęp do filmu. Czemu? Dobra, to nagramy tu na schodach. Ale ja jestem bez roweru, proszę pani. Słucham? Możecie znaleźć sobie inne miejsce. A my zawsze tu się spotykamy, proszę pani. To nie będziemy po prostu zjeżdżać po schodach, a możemy po prostu tutaj stać? Gdzie stać? No tutaj, tak jak zawsze sobie stoimy, bo my się zbieramy tutaj co kilka miesięcy. No to sobie zbierajcie się. Proszę, by nie zjeżdżali po schodach. Nie zjeżdżajcie z góry. Dobra. Nie zjeżdżajcie po schodach. No to ty tu zjeżdżałeś po schodach. Bo na was patrzą wszystkie kamery, ludzie. Wiemy, my popularni. Popularni jesteście. Nasze kamery jak będzie popularność, jak tutaj za chwilę przyjedzie policja. Jak będziecie mieli taką popularność. Miłego dnia. To jest darmowe promowanie się w telewizji polskiej. Akurat jesteśmy na przegranej pozycji. Grubo się zaczyna. Wczoraj mandatem Kuby, dzisiaj tym. 20 zł. Ogólnie wpadłem na pomysł taki, żeby zrobić sobie szybki, przyjemny konkurcik, zanim panowie do nas dojadą. Ogólnie mamy karteczki z chłopakami. Wszyscy wam rozdamy karteczki i rozwiążemy to później już na dalszej części zlotu. Ogólnie każdy z was będzie mógł wybrać jakiś rower, który mu się najbardziej podoba, oprócz tutaj naszej czwórki. I osoba, która będzie miała według was najwięcej głosów za najfajniejszy sprzęt, to zgarnie fajną nagrodę. Więc chłopaki wam szybko rozdadzą karteczki, ja wam rozdam długopisy. Jeszcze wytłumacz, w jaki sposób muszą... I po prostu napiszcie na przykład model i kolor tego roweru, żebyśmy później wiedzieli, o który rower chodzi, a nie, że napiszcie rower Maćka, nie? Trzymajcie długopis. Są tylko dwa, więc później chciałbym je z powrotem. Dobra, musimy zawijać. No, ale zwijamy górą. Śmigamy sobie, jeździmy na rowerach. Dobra, ale nie możecie jeździć po schodach. No wiemy, już przeprosiliśmy panią i już nie jeżdżamy. Na policję, więc sorry. A, no dobra, no. Nic wam nie zrobią, więc generalnie pewnie was pouczą. Nie jeździcie po schodach. No wiemy, wiemy. No wiemy, bo zjechały trzy osoby, nic jeszcze nie powiedzieliśmy no, ja wcześniej. Wystarczy się powie i jakby wy też rozumiecie, tak? No. Co robotę robi. Tak, ale chodzi o wasze... właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć, a nie żeby krzyczeć. Ja wiem, ona krzyczy właśnie. No wiemy. Rozumiemy, że ona z pracy, że się przejmuje i tak no dalej. No tak, no ale mówię, niepotrzebnie jakby zrobiła szum. Ja was po prostu proszę, żebyście się... Bo chodzi o wasze bezpieczeństwo, któryś spadnie na głowę. Okay. Dobra, no to dzięki. Ja rozumiem, że... Trzeba trochę się też ekstremalnych sportów pobawić, ale mówię... Na razie gdzieś tam się przenieście, albo gdzieś tam bardziej bezpiecznie. No, zaraz się będziemy przenosić, tak no. No, dobra, dzięki wielkie. Do widzenia, dziękujemy. Miłego dnia. Pan Janku, pan mu da! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, Janek umie, umie. Mamy rowery, mamy elektryki, mamy dwosuwy. O, ale piękny zapach. O, pajek poleciał. Dobra, zanim pozwolimy innym osobom latać, no to trzeba co zrobić? Trzeba przetestować, jak to niesie. W sensie, już są pierwsze osoby na górze, ale trzeba to sprawdzić. Ale zobaczymy, jak to się lata teraz.
O kurwa. Okej, okay, dobra. Jadymy, jadymy, testujemy. Dobra, dobra. Siu. Siu. I sprawdźmy tą bandę. O kurde. No te chłopaki zrobili ją z piachu po prostu. W tej bandzie to trzeba, przed nią trzeba zwolnić. Ale szczerze, jestem ciekaw, czy ktoś dzisiaj będzie skakał te inne linie, czyli tego gapa i tego stepdowna. Mam nadzieję, że ktoś się odpali i spróbuje dzisiaj to skoczyć. Mam nadzieję, że jak Kuba za chwilę dojedzie, bo Kuba jeszcze jedzie, to mam nadzieję, że przetestuje to, co wczoraj tutaj kopał, czyli tą ścieżkę tu. Lecisz hipa, czy to ty lecisz? To ja spróbuję hipa sobie skoczyć, bo nie wiem, jak szybko trzeba, bo nie pamiętam. Okej, dobra, dobra, dobra i zawrotka. Wow. Czekamy teraz na downhillówę. O, to za chwilę będzie jechała. Twoją! On ledwo na to wsiada, chłopie! Lunem jeździł. Stary, wiesz, jak on dobrze jeździ. Serio? No na tej dirtówce to fajnie na kazurce lata. Dajesz lód! O, przeleciał, przeleciał! Nie, Kejsa miał chyba. Może minimalnie, ale normalnie doleciał praktycznie. No i fajnie! Chłopaki gęcia pierwszy robią, dobrze. Będzie komu rozdawać nagrody. Te, poczęstunek. Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o hipa, to wybija mi się, wydaje, że teraz fajniej niż kiedyś. Jedzie kolejny jakiś uczestnik. Dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie. Czysto latają, fajnie. Rowerem niż ja. No dobra, no ale ciebie to te kabanosy trochę, wiesz... Do ziemi przyciąga. On na pomtraku nie musi pompować. Ty jeszcze ledwo dojechałeś z stadionu, tutaj już opierdzieliłeś dwie kajzerki, dwa bułki i paczkę kabanosów prawie. Dwa bułki. I kiełbasa. Dobra, uwaga! Jadę! Uwaga, uwaga! Dobra, mamy pierwsze odblokowanie do suicide'a. Pierwsze odblokowanie, puszczenie rączek. Okej. Okay. Jo, o kurde, nie zdążę. To był moment zawahania. Ej, zrobiłem skaśnięcie, stary. Ten to bogana tam sadził jeszcze. Chciałbym jeszcze nauczyć się barspina, ale w sumie... Trzeba chyba tutaj zamontować bar spin model. Lecisz poskakać? No, no dobrze, coraz więcej osób, zapraszam, zapraszam. Ale podoba mi się to, że dzisiaj... No bo, dobra, może nie więcej osób stoi na górze, ale więcej niż zazwyczaj. Więc zgij. Ten tobogan to już był ledwo złapany. Widziałeś to teraz? O, i to mi się podoba. Tylko wiesz co, musisz się rozpędzać ze ścieżki rowerowej, ale nie pamiętam, z tego słupa to jest tym znakiem, czy z tego następnego? Tego ze znakiem, tylko cały czas korbisz i zobacz sobie, jak prowadzi wybicie. No bo nie możesz skoczyć na tamtą chobę, bo się wypierdzielisz. Tylko musisz na wprost i ogólnie to masz prędkość nawet ciutkę za dużą na dużą chopę główną. Damy radę. No i to mi się podoba. Lecisz? Nie. Dawaj many, to już się kameruje, nie ma odwrotu. Dobrze. Jak daleko. O kurde. Wow. Stary, tu się zaczyna lądowanie, a wylądował gdzieś tam w połowie. Co jest w ogóle? Ale to przeleciał! Ale miał presję! Send it! Ja pierdzielę, stary, ale żeś to przeciął, nikt tego tak nie skoczył jeszcze. Ja lecę jeszcze raz. Teraz już możesz trochę wolniej. No nie wiedziałem, jaka prędkość na tym. No ale lepiej przelecić niż nie dolecieć. No właśnie. Ale szacun, szacun. No! Szczerze, nie spodziewałem się, że dzisiaj ktokolwiek to skoczy, ale szacun za to, że chłop miał tyle takie jaja, żeby aż tak to przelecieć i tak to wysendować, bo przeleciał, no, także policzyć metr, no tak ze 3 metry dalej niż jest ogólnie lądowanie, nie? Uwaga, step down! Po, po, po!
Uhu, jak szybko, ale jak asekuracyjnie tak podciągnął troszeczkę, ale łapeczka w ogóle się należy do tego pana, moim zdaniem. Bardzo ładny skok. A teraz pytanie, Tadziu, czy ty skaczesz z Trdalna? Nie. Odpuszczasz? A może tą traskę? Bo ta jest lajtowa, to nie trzeba dużo się rozpędzać. Ona fajnie niesie. Jest na pewno prostsza niż ta. Opa, cracking robi. Krening. Dzień dobry. Wszystko w porządku? Tak, krening robię. Co robisz? Krening. Trening? Krening? Na tę równowagę, krening. 10. rundę robię, nie? 10. rundę? Tak, i idę na papieroskę. Właśnie będziemy zaczynali robić teraz bez trika, a jako że Tarczyński w Słomie ostatnio tak prezentował całkowicie przed obozem nowe kabanosiki z białeczkiem, z większą ilością białeczka, proteinowe takie, to uznałem, że samą wszystkich nie zjem, więc troszeczkę rozdamy. Jakiś fajny triczek, to paczucha kabanosów, bo tutaj troszeczkę nam głodnieją wszyscy uczestnicy, więc żeby nie stracili sił, to za fajną sztuczkę będziemy im zarzucać. Także myślę, że możesz krzyknąć, ogłosić, czy będzie teraz best trick. I każdego chętnego zapraszamy na górę. Jak coś, to teraz będzie best trick i za jakieś fajne sztuczki będziemy rozdawać paczuszkę kabanosów. Proteinowy! Proteinowy. Więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam na górę i się ustawić w kolejkę. No, warto by było! Tu chowamy i będziemy rozdawać zaraz. Patrzcie, to nie jest akurat reklamatko, to jest tak po prostu... Uznałem, że sam nie zjem wszystkich, a takie będą na obozie prawdopodobnie. Także proteinowe kamanosiki z kurczaka wlatują dzisiaj za fajną sztuczkę. Leci pan Bartek otwierający całą konkurencję! Daj, dobra! Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, dajemy paczuchę kabanosiku. Łap kabanosy! Smacznego! Proszę bardzo! Pou, pou, pou! Dobra, na zachętę, dajcie mu kabanosa! Jo! Troszkę dłużej jakbyś go przytrzymał, ale już jedną paczkę tobie odkładam. Fajnie. Dobrze, poprawiony jest, dobrze. Jest tu potencjał na najwyższy skok z lotu. Dobra, to jest nowa sztuczka u tego zawodnika, tego jeszcze nie pokazywał. Dobra, dawaj dwie paczuchy. Zaprezentowali inne sztuczki. Dawaj! To była sztuczka tak zwane zapomnienie roweru. Jak oceniasz tą sztuczkę? Git. Ile na 10? 9 na 10. A dlaczego nie 10? Bo nie dociągnął. Nie był pełny ruch. Dobra, robimy z Bartkiem tak, że on tylko ma opaty. Dobra. To tylko ty tu stoisz, a wy zejście. No, bez kitu zejście. Bartek! Dotykasz łopaty. Nie. Dawaj, ale kołem, ale tylko, patrz, opuszczem. Tak. Łopata czeka na ciebie, dawaj, zegnij ten rower. Łopata kraj. Jo, dobrze, druga osoba. Nie ma tych chętnych, bo się boją o to, że dostaną w tylny trójkąt. Będzie hip? Jaki boli. Ale na jakim bolidzie, kurde. Za podjęcie próby na takim rockriderze? Z taką wąską kierą? Uwaga, uwaga. Wow. Łopata cała? A jak? Będzie zwracał pieniądze zaraz. Ale zobacz jaką... Jo! To się chyba należy kabanosik. I mu dostarcz osobiście. Kombinujcie też z tym hipem. Może jakieś rotacje, albo jakieś 2-7. Może jakiś tabletop. Dawaj whipa! Oj. Tak, tak hipa nie skaczemy, mordzia. Hipa trzeba polecieć w bok, bo to nie o to chodzi w tym. Ale wydaje mi się, że kabanosik może być za to. Proszę bardzo, trzymaj, trzymaj kabanosa. Ale złaź już skąd lądowania. Tak myślałem, tak coś czułem, że będzie taka rotacja. Już za bardzo był sfokusowany na tym wybiciu.
Zliczamy teraz głosy. Zebraliśmy prawie wszystkie karteczki. Także możecie odkładać i zbierać. Tutaj mamy Rose'a jakiegoś. Oxfeld. Też mam Rose'a. Track Remedy czerwony. Rock Rider. NS Fus. Track pomarańczowa czerwony. Okej, to tutaj. Track. Ja już mam 5 chłopaki. Bruce z różowymi słuchami. Canyon Stitch i Track Remedy czerwony. To ja mam 7. Czerwono-pomarańczowy. No dobra. Ja tu są wszystkie pojedyncze w takim razie. Ja mam 7. Masz więcej niż ja? Jeszcze masz to. 8. Z wielkim bólem serca muszę zaprosić tego pana, który nie kupił ode mnie roweru, tylko kupił tego treka pomarańczowo-czerwonego. Więc mam dla ciebie denteczkę 2,75 na prestę, bo wiem, że taką masz. Wiem, że ci się przyda, ja bo dużo case'ów przywaliłeś. Także mam nadzieję, że skorzystasz z niej. Proszę bardzo. Nekro! We dwójkę go walnęliśmy, we dwójkę. Lecimy sobie teraz na drugą stronę Wisły, ale oczywiście nowym mostem, ponieważ pontoon powstał, więc korzystamy z nowej kładki pieszo-rowerowej. Jak widać, powoli już jest ruch coraz mniejszy, już nie ma takiego boom na tą kładkę. Jedzie się w miarę przyjemnie. Przyjemnie się jedzie? No i fajnie, także lecimy sobie dalej i widzimy się za chwilkę. Lecisz, 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 uwaga, panie Bartku! Dobrze, dobrze, dobrze. O. Dawaj na zlot, dawaj na zlocik, zawracaj! Ciśniesz. Zaraz, że takich 100 będzie, uważam. Dobra widzowie, jesteśmy na fontannach i czekamy na pierwszych śmiałków. Wpadajcie na sklep, 5-4 bike, polecam. Nie mam przynajmniej za coli. Yo. Ogólnie fajna atmosfera, tor dobrze rozgrzany, czekamy na zawodników, już startują na polach startowych, czekamy na zieloną flagę, potem na światła i możemy startować. Dokładnie, a ty co powiesz? Lampa, słuchajcie, jest gorąco. No, lampa jest, jest lampa taka, że się nie da jeździć prawie. Ale tu jest tunel wycięty. O kurde, idealnie. Idealnie, żeby tak się zmieścić z rowerkiem. Oj widzowie. Nie wiem kiedy ja tu skakałem ostatni raz, ale Bartek mówi, żeby skoczyć for fun. To skoczymy. Ty skakałeś już? Tak. No dobra, no to trzeba chyba skoczyć. Trzeba skoczyć. Uwaga, uwaga! Au, au, au! Jazda, 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 ale trzeszczy. Aż mi kask mi aż zwiało w locie, stary, mi kask spadł, tak się podniósł i opuścił z powrotem jak wyskoczyłem, się przestraszyłem i poleciałem tak na świece, ale myślałem, że mi kask spadnie. Ja wiem, że to był gówno, nie lot, wydaje mi się, że długo, ale muszę sobie skręcić kask, bo mi spadł kask w locie. Proszę pani, my startujemy w Red Bull, Red Bull Polska, witamy. Nie no, trzeba to poprawić, bo to była lipa. Była lipa totalna. To było tak. Siup. Dawaj, dawaj, tylko mocno. Korba, korba. O, za mocno. Jadymy. O, o kurde. Dawaj, 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 dawaj. O, o, aj, 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 karamba. Jak oceniasz mój drugi skok? Na pewno lepszy niż pierwszy. Akurat zmieniałem baterię, ale widziałem stąd, że jeszcze nie wylądowałeś, już mi zniknąłeś, więc myślę, że no było daleko. No mówią chłopaki, że może nawet mleko wyleciało. Daleko? Daleko to było? Mleko mówisz? Ja mówię mleko, ale ty mówisz, że daleko? Nekro, nekro! Uau! Nie no, pokazało klasę. O! Hello, hello, my friend. Odkleja, za gorąco chyba, co dzisiaj? Widzowie! Zapraszamy najbardziej emocjonujący obóz świata! 5-4 Camp! Zostały ostatnie miejsca! Nieprawda, jestem Endur. Dokładnie. Ja oczywiście jestem Endur, to ja pewnie będę.
Aktualnie zamieniłem sobie sprzęty. Schowałem teraz rower do auta i bierzemy aktualnie Sturrona, ponieważ za chwilkę lecimy na konkurencję, w której będę musiał sporo podjeżdżać po dość stromą górę, więc Sturron będzie idealnym teraz rozwiązaniem, żeby dla was wszystko fajnie nagrać. Chłopaki dziś pewnie zaraz sobie po centrum śmigają w stronę miejsca docelowego. Także ja biorę Surka i widzimy się za chwilę z chłopakami. Hej ha, kolejkę na lej! Dobra widzowie, jedziemy sobie całą ekipą. Jeszcze teraz się zatrzymujemy, bo czekamy. A druga połowa z lotu dojedzie do nas na Agricoli. Kuba trochę pośmigał na Janka Becie, więc jedziemy teraz ścignąć się. Ja, Surron elektryczny, 6-kilowatowy motorower kontra Beta 125 2T. Jestem ciekaw. Myślę, że na początku będę miał przewagę, jako że to idzie pełną mocą, ale na VMAXa myślę, że mnie zrobi, szczególnie że jedziemy taką trasą w stronę właśnie kolejnej lokalizacji z górki. Ale zobaczymy. Może będę miał dzięki temu lekką przewagę. Możesz na trzeci klakson czy coś wystartować. Dobra, dobra. Na godzinę, a on już jest tam! Co jest? Ale to ma odejście! What the fuck? Co tu się stało? No niestety, wygrała motoryzacja spalinowa. Ale to brzmi. Ale mimo wszystko wolę 4-osoby. Dajcie znać, czy wywodzicie 2-osoby czy 4-osoby. No i aktualnie w końcu zmierzamy na lokalizację docelową, którą są Łazienki Królewskie chyba, tak mi się wydaje. I tam zrobimy sobie manual contest. Już tam kiedyś robiliśmy manual contest, ale wziąłem Surka po to właśnie, żeby tam po tą górkę podjeżdżać, żeby jak najbardziej realnie mierzyć wszystkie tutaj przejazdy. Także mam nadzieję, że chociaż będzie troszeczkę tych chętnych, bo jest potencjał w dzisiejszych zawodnikach. Tak jak tu widzicie, tutaj się zaczyna ścieżka rowerowa. Na tych dwóch rozłączonych liniach, rozłączonych, zaczynamy. A miejsce startu jest dowolne, skąd chcecie. No i liczy się najdłuższy przejazd. Bez obawy, ja każdego będę wciągał, więc kto chce, niech bierze udział. Ja każdego później wepchnę. Mamy tutaj jeszcze jednego chłopaka, przyjechał na tym, na BMX-ie tak od przypadku. I nie uznał, że w sumie też weźmie udział w naszym konkursie. Także jestem ciekaw, bo chłopaki go gonili wcześniej, jak na manual ucisnął, ale nie mogli go dogonić i sam po prostu wrócił pod górkę. O kurde, jak szybko! Ja pierdziele! Cztery dychy! Jo! I to bez... A nie, jest hebel, jest hebel. Myślałem, że nie ma hamulca, ale jest hamulec. Okej, dobra. 45 ta godzina na BMX-ie. Spokojnie. Dobrze, ładnie, ale wcześniej jak nie nagrywałem, to dojechał, o Jezu, jeszcze chyba tak nie przesadzając, ze 300 metrów na bank jeszcze pojechał, także i tak dla mnie szacun, ja nie zrobiłbym na BMX-ie manuala, na pewno nie takiego. Na treku? Okej. Okay. Ale dałbyś upory! Kurde! 40 na godzinę, uwaga, uwaga! Raz skręcił, mamy to. Oje, oj, balansuje. 41. Lecie. Wo, zarzuca go na bok. Jak tam? Ej, hamulec mi nie działa. Jak tam? Ale jebie. O kurwa. Niuchni. O kurde. Ale wali. Stary, aż tu mi już nie działa hamulec, ja tam do domu nie dojechał, bo mi hamulec nie stał. Czekamy na Sebastiana, Sebastian już się rozpędza. O, proszę bardzo. Tutaj prędkość już dużo wyższa. Wyżej pozycja. O, tutaj będzie również dobrze. Będzie daleko. Musisz jeszcze trochę pojechać, żeby Bartka przebić. Ale myślę, że ci się uda. Tylko to taki bardziej, kurde, zjazd na tylnym kole i na siodełku. Troszkę niżej to przednie koło. No, dobra, dobra. Ale pobiłeś już Bartka. Na spokojnie. On dalej jedzie. Dalej jedzie. Patrzcie to. 44 na godzinę. Do samego końca zjechał. Nie muszę nawet nagrywać. On po prostu jedzie cały czas. Oje, dobra. Mamy
praktycznie się całą górkę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dawaj, dawaj, maszynesa. Lecisz, lecisz, oj, 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 oj. Dobrze, dobrze, opanuje to, opanuje. Dobra, utrzymaj tą pozycję i będzie gig. Już jest 1/3 górki. Dobra, no, ale zaliczamy. Podjął jako jeden z niewielu próbę wykonania manuala, a miał potężnych przeciwników. No, wiesz, to nie jest twoja maszyna, nie? Jesteś wczuty. Gratuluję pierwszego miejsca. Dzięki. Gratulacje. Gratuluję drugiego miejsca. Drugie? Ty miałeś drugie, bo on pojechał dalej. No, trochę dalej, ale blisko byliśmy nawet. Także rzucę się tutaj z wami za pierwsze miejsce. Tutaj mam jeszcze, mam kazurkowe jeszcze wlepki, więc proszę bardzo, to są kazurkowe wlepki. Tutaj jest smyczka 5-4, bardzo limited. I zestaw. Tak, i myślę, że ci się przyda. No, ja korzystam z tego. Ty możesz sobie wybrać surona, jakąś smyczkę na przykład. A to tylko surony? To jest smyczka, a to jest breloczek. I proszę bardzo, ja dla ciebie została niestety już przerzedzone została.